ona. Się uśmiechnęłam, bo przecież była pewna, że wykona to zadanie bez oka mrugnięcia, czego wymagała jej profesja. Podała cenę, wzięła tę kopertę i odeszła, czując w ustach niesmak, bo facet śmierdział nikotyną i przetrawionym koniakiem. Zawsze wolała, kiedy szybko przekazywał informacje. Lubiła te spotkania tylko wtedy, kiedy dostawała czeki z hajsem, bo zawsze miała niezłą stawkę. Ona na ram na nam. Dostała to zlecenie, wtedy nie wiedziała jeszcze, że w tej kopercie widnieje zdjęcie tego, co serce jej napełniał szczęściem. Ale ujrzała to wreszcie i prawie zemdlała, otwierając kartotekę. W jej pięknym fachu zwolnienia zbyt często bywają śmiertelne. Nie, 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 o nie, 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 nie. Straciła prawie tydzień, myśląc, jaką ma podjąć decyzję, ale nie umiała wybrać. Każde wyjście to złe wyjście, jeśli zagubi precyzję. Z profesjonalizmem pewnie będą próbowali zabić ją. Co wtedy wyjdzie, kiedy będzie chciała uciec, czy on też nie pryśnie? Czy pozna prawdy smak, odjedzie z opon piskiem i szansa zniknie? Miłość, co nigdy nie zakwitnie, czy jedyne, co może zrobić, to porzucić swoje życie? A teraz został przecież tylko tydzień. Dlaczego chcą mnie go pozbawić? A co jeśli oczy, co patrzą na mnie, nie są prawdziwe? A co jeśli twarz jego, miliony ma masek? Sama już nie wiem, po czyjej stronie stoję. I jakoś dziwnie mi zaczęły smakować jego usta. Nie, nie, to nie tak, że tej śmierci się boję. Ja dobrze wiem, jak nie drżeć, kiedy naciskam na spust. Ale na razie, co ja teraz zrobić mam? Co ja teraz zrobić mam? No dobra, to teraz nominacje. Nominuję Funky Fele, nominuję Easy View i nominuję Zdziadziałą Babę. Bang!